Witajcie, moi drodzy. Dzień dobry. Witamy się z Edge'a. Jesteśmy na Edge'u, obiecałem, że będziemy i jesteśmy. Tak. W poprzednim odcinku była zapowiedź Edge'a. Teraz już jesteśmy na Edge'u. Na setnym piętrze wyjechaliśmy i będziemy. I wejdziemy, widzę, jeszcze wyżej. Na 101 wejdziemy chyba. No, pokażemy wam co widać. Pokażemy wam co i jak. Na którym strasznie wyjeżdża. Najważniejsza atrakcja jest przede mną. Zobaczcie. Tak więc, tak jak widzieliście, stoicie, a pod wami jest potężna przepaść, gdyż to jest taras wysunięty na zewnątrz. Pod nami jest przepaść, tutaj wprawdzie jest jakiś taras, ale tam na dole, o tutaj teraz, gdzie ja stoję, widzicie, tam jest potężna przepaść. Ileś tam w dół metrów bym spadł, jakby ta szyba teraz pękła. Drodzy, tutaj widok na łana. Ludzie, jak tu wieje. O, zostało tu trochę wiać. Moi drodzy, jakie tutaj są wichury normalnie. Chciałem się przedostać tutaj, żeby zobaczyć, co tu jest widać. Moi drodzy, nie wiem, czy widzieliście, ale tam na tym tarasie jest po prostu jedna wielka katastrofa. Tak wieje, że ludzie aż muszą się trzymać, żeby ich wiatr nie stłuchnął. Takie potężne wiatry tam są. Jesteśmy teraz piętro wyżej, czyli jesteśmy na 101 piętrze w tej chwili. Widoczki ze 101 piętra, proszę bardzo, takie są. Tutaj możecie sobie też coś zjeść, na tym 101 piętrze są stoliczki, więc bardzo przyjemnie można sobie tutaj spędzić czas. Jesteśmy z rana, około 10 weszliśmy do góry, więc jest mało osób i dlatego bardzo przyjemnie się tutaj zwiedza. Można sobie porobić zdjęcia z różnych stron, w każdym możliwym rogu z widokiem. Tutaj jest wyjście w ogóle już na dół, jak się chce zejść, a bo tam jest to piętro niżej, gdzie byliśmy przed chwilką. No, także tak widzicie, fajnie. No pięć. Okej, moi drodzy. No i co, opowiedz, jak ci się podoba? Jej, jest strasznie, summit był lepszy. Summit był lepszy? Co ty? Mi się bardziej summit. Przecież tutaj możesz chodzić w powietrzu nad przepaścią. Nie, ale ja właśnie nie chodzę nad przepaścią, więc dla mnie summit był lepszy. Może dlatego, że w nocy. No tak, w nocy jest trochę inaczej. Ja jeszcze podjadę tutaj do okna i pokażę wam widok z tej strony na ten taras, bo tutaj fajnie widać ten taras, na którym myśmy byli, co mówiłem wam, że jest wysunięty poza budynek. Zobaczcie, podchodzę tutaj do okna. Oczywiście oprócz tego, że jest wspaniały widok, to tutaj widać ten taras. O, widzicie? Zobaczcie, Kacie, może tutaj gdzieś. O, jak widzicie, jest wysunięty bardzo, chyba jedyny
nie chyba, tylko na pewno jedyny taki taras w Nowym Jorku, gdzie możecie sobie wyjść na zewnątrz i porobić zdjęcia. Będąc poza wieżowcem, Przetrwały pandemię? Moi drodzy, jesteśmy na Brooklynie, na foodcourcie, o którym wam mówiliśmy, że jest tutaj fajny foodcourt, dużo fajnego jedzenia. Chcieliśmy wam pokazać. Tutaj macie Cat's Deli, czyli słynne kanapki z pastrami. Normalnie są na Manhattanie, ale tutaj mają swój oddział. I cała masa różnych rzeczy. Tutaj mamy pierogi. Polski akcent na Brooklynie. Pierogi Boys, ale teraz widzę, że kto inny prowadzi te pierogi, bo kiedyś to była taka pani starsza Polka, która lepiła pierogi, a teraz są zdecydowanie nie Europejczycy. Co tu jeszcze mamy? The showroom. O, wszystko tutaj jest. No to ciekawe, są pastel de nada, salted caramel z nutellą, przeróbki. Tutaj jakaś sesja właśnie do hamburgerów, jak widzicie, robiona. Pataje i takie różne azjatyckie. Patataj? A tu? Tu są babies. Kubańskie jakieś, o, tu są falafele. A tu byłeś już, tak? Nie, jeszcze nie byłem. Kubańskie burgery. A tu falafele. Szukę to można zjeść. A tu nie wiem, co mamy. Lody. Forman, ale w naleśniku. Aha. Są takie w naleśnikach. Control bar sushi tutaj mamy jakieś. Mamy ramen, pokebole. Gdzie? Ale one w środku są, ale one mają w środku dulce de leche, zobaczcie. Albo ser. Mogą być na... No, to ja chętnie wezmę te serem. No. No i co? Jak ci się tutaj podoba? Trochę się chyba pozmieniało. Trochę się pozmieniało, są jakieś chyba inne rzeczy niż chyba były. A nie jest mniej? Niektóre są pozamykane, widzisz, są zamknięte, jest tak jakby trochę mniej. No niestety, ale pandemia dała znać o sobie również na food courtach. Może nie wszyscy wytrzymali. Nie wszyscy przetrwali. Wzięłam sobie cold season noodles. Potwornie ostre to jest, a dołożyłam sobie jeszcze oleju sezamowego z chili. Pomyślałam, że to w ogóle nie jest ostre, to co to tam? Znaczy tak mnie pali wszystko. Ale z drugiej strony jest bardzo smaczne. Z kawałkami warzyw, ogórek i pomidor. Z jednej strony pali, a z drugiej jest takie wciągające, że nie można przestać tego jeść. Tak, to jest wszędzie. A jest przekrojone. Pokaż, jak to wygląda. O, racja. Ale dobre. Taka kanapeczka. To się nazywa burger, a nie ale jakieś tam inne blezo. Bardzo dobre pastrami. Ale grubo pokrojona, mimo to nie jest twarde.
Mamy też rosół, niby? Ja bo to pójdę tylko pastrami. To się nazywa połowa kanapki. I do tego potem macie dodatki. A to jest do tego? Tak, górecki, kiszone i ten rosół z kurczaka. Była to poproszę sałatka kartoflana, albo kolesław i jeszcze jakaś inna zupa. Okay. Ale chyba podobny do polskiego rosołu smaku. O kurczę, już dawno nie jadłem rosołu. Dobry. Ale rosół na 35 stopni, to nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Tu jest klima, zimno jest, ja już zmarzłem, mam zimny nos. Okej. Okay. No na razie wszystko bardzo smaczne. Nie wiem, czy będziemy jeszcze coś dojadać, ale... No, mam oczywiście najsłabsze te brazylijskie kule. No. Moi drodzy, wyszliśmy już z naszej jadłodajni. Jadłodajni? Na Brooklynie. Taki spoko ten food court, a ten mówi jadłodajnia. Food courtik tradycyjnie przepyszne były. Dekalb Market. Jak będziecie szukać na Brooklynie, to szukajcie takiej nazwy. Dekalb Market. Jest bezpośrednio przy stacji. Wychodzicie i od razu wchodzicie do metra. Drzwi w drzwi właściwie. A nad tą marketem sklepik, jak się nazywał? Primark. Primark, słuchajcie, no, tanie jest... ciuchy dobrej jakości, możecie sobie też pokupić, myśmy kupili. Ale nie robimy lokowania produktów, to nie, nie jest reklama. Absolutnie, tylko mówimy, że wszystko w jednym miejscu. Także możecie się na Brooklyn wybrać, zjeść, kupić i wrócić tam, gdzie mieszkacie. Polecam te kluski, słuchajcie, jecie je, płaczecie z ostrości, a dalej jecie, bo nie możecie się opanować. Tak, a ja polecam Cat Deli, bo rzeczywiście był najlepszy. No pamiętajcie, że ta wołowina, ja próbowałam od Pawełka, ja nie lubię ogólnie takiej wołowiny, takiej krojonej, ale pastrami w tym wydaniu, takie peklowane kilkanaście godzin, czy tam nawet kilkadziesiąt godzin z przyprawami i tak dalej, ono kruszeje bardzo mocno i to mięso jest naprawdę takie mięciutkie, soczyste, no bardzo dobre było i dzisiaj też było bardzo dobre. Żadnych żył, niczego. No, mimo że tego było, tego mięsa widzieliście, było naprawdę dużo. No. Także spoko, bardzo fajny pomysł. Od 4 lat, jak żeśmy tam jedli, to się nic nie zepsuło. Nie, dokładnie tak samo smakowało jak 4 lata temu. 4 lata temu byliśmy w głównej siedzibie na Manhattanie, gdzie tam to było. Ale tu też jedliśmy. A tu też jedliśmy, masz, bo drugi raz byliśmy, tak. 2 razy jedliśmy, w tym roku tylko raz. Może jeszcze przyjdziemy sobie. Ale specjalnie wróciliśmy, bo nie mieliśmy w planach tutaj być, ale na pastrami trzeba było, do kaca trzeba było przyjechać. Trzeba było. No to polecamy wam miejscówkę, a teraz czas na jakiś słodycz. Moi drodzy, jesteśmy teraz na Serliczku. Przyszliśmy do Juniors. Najsłynniejsza, jedna z najsłynniejszych... sernikowarni. No, można powiedzieć. To taki typowy nowojorski sernik kremowy na bazie śmietany 36 serka takiego filadelfijskiego. I taki ekstra mocno zapychający. Jak ktoś lubi, to zapraszam. Myśmy ostatnio jedli... Zobaczcie, był tutaj również Bill Clinton, żeby nie było. Był Bill Clinton tutaj, widzicie? O, wszędzie. Myśmy ostatnio jedli, ale no, nam nie podpasowano. Był zbyt słodki i zbyt duże porcje. Nie szło tego ale zjeść. Ale zobaczcie, są fajnie. Ale wam pokażemy, jak wam wygląda. A tutaj kiepsko widać, bo jest akurat lada. O, tutaj możemy wam pokazać, jak wyglądają porcje. Są takie porcje. Są takie porcje właśnie, takie porcje jedliśmy. Te porcje są naprawdę kolosalne, bo to jest... No, zjedzcie sobie całe opakowanie. Nie wiem ile, z 200 gram, czy 250 gram serka Philadelphia, to zobaczycie, no, jak to się je. No, ale on jest też połączony z mlekiem skondensowanym, to już w ogóle... No, jeszcze mleko skondensowane, to już jest w ogóle masakracja. Ale wiecie, no, kiedyś musicie spróbować. Myśmy to próbowali, jak byliśmy ostatnio. Dzisiaj już nie chcemy. Ale ty zobacz, są jakieś małe takie porcyjki. A rzeczywiście. Takie małe, gdybyśmy wtedy mieli, to byśmy mieli tylko mało. A my dostaliśmy chyba takie, nie? Jak tutaj są... Tak, takie kolosy. Hello. Tutaj można przyjść, słuchajcie, usiąść sobie i na spokojnie zjeść, wypić coś. Więc jak będziecie tutaj na Brooklynie, jak będziecie, możecie wpaść tutaj i popatrzeć sobie i spróbować serka
amerykańskiego sernika. To się nazywa New York Cheesecake, tak? New York Cheesecake. Dobra. To jest typowy nowojorski sernik. Typowy nowojorski cheesecake. A co tu my mamy w ogóle? Matcha. To są wanilie takie śmietankowe. Śmietankowo z czekoladą lub czekoladowe. Śmietankowe. No to teraz crumble. Możesz dwa wybrać. Tak, ja chcę crumble waffle cone pieces. Tylko to? Tak. Chocolate mint, chocolate coffee. Jeszcze masz to. Peanut butter, strawberry, to jest apple. Nic z tego, no wezmę sobie to marshmallow, niech będzie, wesel. Będzie rybka with waffle cone on the side, to osobno dostajesz tego wafla. Tak, bo to jest taki na górze. Tak, nie, on taka... do ręki ci dajemy, widziałem jak tam pani jedną dostała. Taka kapeczka jest, a no może nie. Dobra, daj mi oryginal waffle cone. I mówisz, że ty te dwa można? No widzisz, select atmosphere. I? Chyba? Bez sensu, nie? Order number 12. Cinnamon spice. Did anyone order strawberry shortcake? Fresne. Do you guys have any food allergies? No. Paweł jak zwykle najdłużej wybiera. Tu to trzeba być dokładnym. Tu też dwa mogę wybrać sobie. Peanut butter sauce. Mint chocolate, strawberry wezmę. Tutaj jeden. Tutaj wesel tylko jeden. I będzie to. Add to order. Checkout. I teraz trzeba zapłacić kartą. Moi drodzy, ostatni chyba deserek w Stanach, który wam chcę pokazać. To są lodziarnia, niedawno otwarta. Z lodami na bazie mleka owsianego, czyli wegańskie lody z dodatkami. Zobaczcie, jakie one są fajne. Bierzecie sobie kulę lodów. Pani dobiera wam, znaczy możecie sobie dobrać sami różne posypki. Jest ten lód, ja mam lód śmietankowy, mleczny właściwie. Cały w pekanach, ponieważ wzięłam sobie posypkę pekanową. W środku macie sos, ja sobie wzięłam sos czekoladowy. Można wziąć sobie w kubeczku, można wziąć sobie w wafelku. Są trzy smaki do wyboru chyba, takie podstawowe. Śmietanka, czekolada albo matcha. No i potem wybieracie sobie sosy, wybieracie sobie posypki. Co tam sobie chcecie? Bardzo smaczne lody. W ogóle nie smakują jak wegańskie. Jak ktoś nie wie, a Pawełek nie wie, więc najpierw zapytam go o opinię, a potem opowiem, że są wegańskie. Zobaczymy, co na to powie. I moi drodzy, dostałem w końcu mojego loda. Były drobne problemy z sosem, dlatego że to troszeczkę mi się to przedłużyło. Ale jak widzicie, super. Wygląda rewelacyjnie. No, lepiej niż mój w pudełku. Tutaj mamy nawet taki jakiś medal. A powiedz, co masz, powiedz, co masz. Tak, ja mam tutaj różne rzeczy. Widzieliście na nagraniu, jak wybierałem sobie. Zacznij jeść. Więc wszystko wiecie, co wziąłem. Jedyne, co się zmieniło, to nie było którejś posypki, tylko nie pamiętam której, bo pani powiedziała, ale nie zrozumiałem stopnia. Płyną te sosy. Więc dała mi posypkę na wierzch z słodkiego wafla. Ale dobre, jest wafel czuć i cynamon czuć. Nie, peanut butter. Ty masz posypkę z peanut buttera. Nie posypkę, tylko sos. A, sos. Sos peanut butter i truskawka. Strawberry. Pokaż tą stronę. Widzicie, jak to fajnie wygląda? Bardzo chrupiący lód. No nie jest takie łatwe, bo to trzeba całe obtoczyć. Pani to tak rękami robić. Jak widzieliście. Też się na filmie. Jak tu smakują, Pawełku? No. Bardzo poprawne. O. Tylko tyle? Ja mam lepsze. Hit ostatnich miesięcy na Instagramie. Niedawno otwarta, cieszy się bardzo dużą popularnością. Ze względu na to, że jest taki specyficzny sposób podania. W środku ten sos, który tutaj robi robotę. A lody są w ogóle wegańskie, z mleka owsianego. Bez sztucznych barwników,
bez konserwantów. Już wiem, dlaczego są tylko poprawne. Dla mnie są rewelacyjne. I Pawełek jak zwykle te swoje 5 groszówek musiał... No ale zobacz. Mówiłem, że są poprawne. I że jadą lepsze, że ani powiedziałaś o tym, że są wegańskie. Tak, bo ja specjalnie to nie chciałam... Nie smakowały mi do końca. Sama mówisz, sama widzisz, że... Mi smakują jak normalne lody, bardzo dobre. Co mam wiedzieć, że nie dlatego, że wegańskie, bo nie wiedziałem. Ale wcześniej. Powiedz, że są nieprzesłodzone, nie są takie przesłodzone jak no wszystkie chciałem... amerykańskie lody. Chciałem powiedzieć, że nie są takie słodkie. Są pyszne. Na pewno zdrowsze niż te wszystkie amerykańskie cuda. No i co? Będziemy jeść. Ostatni deser, jaki wam pokazujemy ze Stanów. Urban Desert Lab. Jak będziecie w Stanach, niedaleko chińskiej dzielnicy, koniecznie się sami przekonajcie, jak smakują te lody. Ledwo mnie widać, ale nie widać. Jak będziecie w Nowym Jorku. Co powiedziałam? Stanach. No, w Nowym Jorku. I słuchajcie, jesteśmy w sklepie M&M, gdzie możecie sobie kupić M&M-ki i wszystko, co związane z M&M-kami. Nawet koszulka nowojorska z M&M-ka. Jest koszulka nowojorska, są kubki nowojorskie, wszystko z M&M-kami. Próżno szukać takich sklepów w Europie, a na pewno w Polsce. Fajne koszulki. To są piżamki. No to są spodnie od piżamy, no. Ja bym poszedł z takich do pracy. A do pracy byś poszedł. Więcej koszulek, w końcu pojawiły się czekolce, same M&M-ki. Wszystkie kolory tych M&M-ków są, więc koszulki w kolorze jaki chcecie. Słuchajcie, jak widzicie sklep, to nie jest jeszcze wszystko, on idzie jeszcze na górę. Na górze jest drugie piętro, czerwone M&M-ki. A na dole nie wiecie. Na górze mogą być oczywiście słodycze, bo... O, nawet chodzi jakiś żywy M&M. M&M, proszę, dobra, idziemy pod te lufy. No. Ty, ale tu jest więcej kolorów niż faktycznie. Tu jest więcej kolorów niż faktycznie. White, cream, pink, dark pink, red, orange, gold, yellow, electric green, green, dark green, aqua, teal, light blue, blue, dark blue, light purple i purple. Ok, i mamy dalej jeszcze. Mamy maroon, brown, black, silver, tina, a to już są mieszane. Mint, są nawet miętowe są. Crunchy cookie. Tu są jeszcze jakieś takie z jabłkiem. Ok, mamy almond jeszcze, caramel, mini, Skittles. Idziemy dalej. Dark green, blue, light blue, purple, light purple, aqua, dark green. Electric green jest jeszcze, te już były. No, więc jak widzicie, rodzajów M&M-ków jest bardzo dużo. Sklep jest potężny, dwupiętrowy, na samym Times Square. Możecie zobaczyć. Gdybyś widział jego odpowiedzi. Tak, proszę. Mogę ściągnąć od ciebie kilka? Nie znasz, no. To jak chcę, to jak to mam wyglądać? No tutaj przecież. Ale ja nie chcę wszystkiego. A to jest set. Tutaj masz set, a tutaj masz poszczególne pojedyncze. A to ja nie... A gdzie są glony odpowiedzi? Glony? Czekaj, gdzieś były. A są siły. No ja też chcę siły, gdzie one są? A, suszone siły. Aha, i do picia coś by trzeba było wziąć, nie? A gdzie jest ta japońska ta? No matcha, ale na zimno albo na ciepło, nie? Nie, to nie to. Ja chciałem tą japońską wodę. A wodę to ja nie wiem. Masz gdzieś? Masz piwo japońskie. Japońską wodę? No.
Dobra, to wezmę tą macie. Matcha, ale iced. Co, matcha draft beer? Nie, matcha green tea. Co tu jest? To było bardzo skomplikowane do wyboru. No, to dosyć jest skomplikowane. Tutaj zaznaczyłem tyk, 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 tyk. To widzicie, to trzeba po prostu wszystko po kolei i strasznie pospieszają, także ja nie wiem, czy my dobrze to zrobiliśmy. Tak, ja też nie wiem. Zobaczymy, co nam wyjdzie. Ja myślę, że zdam. Ty masz trochę za dużo odpowiedzi, więc mogę się zakwestionować. No właśnie, ja nie wiem, czy ja... Ja cię zobaczę obok, tutaj coś widać. To ja mam teraz coś nacisnąć, tak? Żeby... Okay, so you like this. Co? And then premium yaki and the dry CV. Yes. And the matcha green tea ice. Ice, okay, yes. Okay, wonderful. Table and the number and the matcha. Table numbers. Można otworzyć, a pani się zamknęła. A czemu ona mojego nie wzięła? Nie zdałeś! Tu lej! Co za chamstwo! Dobrze, czy my mówiliśmy już, gdzie jesteśmy? Nie, możesz powiedzieć. Dobrze, jesteśmy w Ichiro Ramen, moi drodzy. Mamy ramen na bazie tonkotsu. I don't think you took mine. Oh my god, I'm so sorry. Yeah, no, that's okay. I felt offended. Na bazie kości wieprzowych jest... Well, I think I was supposed to do a pattern. Potem się wierzę różne dodatki. Oh, but I wanted to do a twardość makaronu, wybiera się ostrość. Yes, siedzi się sure. W takich dziwnych boksach, ale jak się okazało, można to otworzyć. Także jest dobrze. Możemy siedzieć razem. Nie to ale, nie, słuchaj, nic nie musi. Nie, no zostaw. Japońska sztuka jedzenia... I potem z czymś takim musimy iść, każdy z nas musi iść do kasjera i tam się płaci dopiero później. Japońska sztuka wymaga, że właściwie każdy je w odosobnieniu tak jakby. Jest wtedy łatwiej jemu jeść, ale my chcemy zjeść wszyscy razem tak po polsku, więc otworzyliśmy sobie te przegródki. I nic, i czekamy. Co będzie? A my zejście do piwnicy, wiecie, można zejść do piwnicy, sobie coś do picia wziąć, przynieść. Tak, później, tak, że... piwniczki zaraz sobie przyniesie. Słuchajcie, jesteśmy tutaj ze znanym nowojorskim architektem Michael. Michael, please say something to our fans. Co? Po jakiemu? A możesz po polsku też. A to mnie widać tu już. A to taki wide angle widzę jest, tak? O, no. No. Co mam powiedzieć? Co chcesz? Cześć. O. Cześć. I oni ci machają teraz. Tak? Oni ci machają. O. No rzeczywiście, cześć. O. No, jesteśmy razem tutaj. Bardzo się cieszę, że Paweł z Agnieszką i z... Matthew. Z Matthew przyjechali do nas tutaj, tak, bardzo się cieszymy, że razem możemy zjeść tą zupę. Delektować się tą zupką. Na dworze jest 30 kilka stopni, tak. Więc akurat zjemy, żeby było tak, żeby było nam ciepło. I moi drodzy, słuchajcie, tutaj mamy teraz instrukcję od osoby, która się na tym zna całkowicie. Zobaczcie tą butelkę, japońskie dzieło, prosto z Japonii, przyleciało tutaj podobno wczoraj wieczorem. Mówi, że ja będę robił, a sam wziął butelkę. Ja tylko chciałem sam pokazać. Przedstawiam. Nie, ja nie przedstawiam, to proszę, twoje ręce teraz zostawiam tutaj. Nie, proszę. Teraz nie chcę. Nie, ale proszę. Teraz, ale teraz proszę, ty to ale, zrób. Nie, ale proszę bardzo. Nie, ja będę jadł szczypiorek. Plasterek po plasterku. No, także tutaj, chodź, też będziesz otwierał. Tutaj jest taki tab do pociągnięcia. Taki dzydzelek, ja będę tłumaczył, dzydzelek. Akurat źle zrobiony, bo się nie otworzył do końca. Ale mamy tutaj takie coś, widzisz, taki dzyndzel mały. No. I teraz to otwieramy. Zrywamy to całkiem. Tak, zrywamy. Tak. I teraz gdzie to jest? Ten kureczek, to się wyciąga.
Tutaj ten taki dzyndzel. Czekaj, musimy to zrobić tak. Przepraszam, bo tam ten taki dzyndzel się wyciąga o tako i bierzesz to, wkładasz, tutaj jest taka szklana kuleczka w środku. Pani nam przeszkadza, to wkładasz sobie tutaj. O, okej. Okay. I teraz po prostu bierzesz i przytuszasz, o. I jest otwarte. O kurczę. I kulka pływa w środku. Jeszcze tak. To jest, ale... Moi drodzy, to jest najnowsza japońska technologia. NASA chce ją kupić od Japonii, podobno. No to już kupiła. No. Tak! Udało ci się? Chce ktoś trochę szczypiorku ekstra czy coś? Nie, ja mam. Co? Wiesz, że ty już masz to mięso. To jest inne. Tam to jest inne. No. Bo ja sobie wzięłam dodatkowe grzyby. Glony i olej dodatkowo. A Pawełek ma... Co to Pawełek jest? Wieprzowina? To jest wieprzowina, super ekstra nowość tutaj właśnie. Z jakimś taką ostrą posypką. Ostrą posypką. To się nazywa jaki but. Ogólnie zupa super wygląda. Dobra, słuchajcie, zobaczmy. O, mamy maczę też, zieloną taką. A czekajcie, jeszcze glony muszę wrzucić do tego, tak? Mhm. A to do czego? Jak sobie to, olej... Tylko postawili, żeby glony nie od... No, bo nie, żeby nie masz oliwy tej, co ja mam, tej ostrej. Masz tak, a możesz je sobie... Nie będą w całości. Średnio ostre to jest tak dość ostre. No ja też wziąłem, kurczę, średnio. A ja wziąłem ostre, wziął? No. Ja wziąłem no słabo takie, ostre. Nie, ja lubię takie. A, no to może... Zależy kto co lubi. No to dobra, zobaczmy. Mi smakuje akurat, nie tak. Chyba udzielić całkiem łagodne, bez tego? On wziął zero, widziałem. Zero? Nie. Nie? Chyba to słabo. Ostrości wziąłeś te najsłabsze. Zero. A, no dobrze. Bardzo dobra zupka. Dobre. Ale dobre, no. Bardzo dobra zupka, no. Ja spróbuję to mięsiwo. Chcesz spróbować mięsiwo? Sure. Kawałeczek taki, no. A bierz cały plastik. Bo to jest jakiś z miodem z tego, co czytałem. Ty, ale to jest dobre. Kurde, mogą sobie wziąć cztery takie kawałki zamiast tej zupy. Nie żartuję. Najpierw chcę zupkę zjeść. Uważajcie, bo język parzy. Ja dlatego jem mięso. Bardzo dobra jest ta... Mi też bardzo smakuje. Ta świnia w miodzie jest bardzo dobra. Znaczy w ogóle zupa też, bulion jest też bardzo dobry. Jak widzicie, miski są praktycznie puste. Moja jest pusta, Paweł oszukuje. Tak, moja jest też, jak widzicie, pusta. No nie jest pusta! O, pusta, Michał też pusta. Pusta, widzicie. Pyszny ramen, chyba najlepszy, jaki w życiu jadłam. Tak, ja już więcej nie mogę. No, także... A dlatego, że ja miałem tę dodatkową świnię, która była lepsza od tego ramena, swoją drogą. Bardzo dobry. W Polsce jeszcze takiego dobrego nie jadłam, a tutaj jak jadłam w Momofuku albo w Iwan Ramen, to nie był taki dobry jak ten. Ten jest najlepszy. Tak. Więc my już będziemy chyba się zbierać, żeby nie blokować miejsc, bo tutaj kolejka na dworze stoi długa. No co, dziękujemy za dzisiaj. Dzwoneczki, łapki, komentarze i zapraszamy do kolejnego odcinka. Już. Już niebawem. No i już nie ze Stanów. Nie ze Stanów. Także Polski. Dziękujemy za całą serię. I do zobaczenia. Pa! Very few dishes that they would get.